Witam Was bardzo serdecznie, przynajmniej Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z symulatora maszyna, symulatora pojazdów szynowych. Dzisiaj poruszamy się tym N57 po modernizacji AKEU łódzkie. Oczywiście jest to kontynuacja poprzedniego odcinka z tej gry. No i trochę mocniejsze przyspieszenie tej danej. 142. Proszę się przygotować, zaraz będę świecił wyjazd. Trochę mocniejsze przyspieszenie sobie damy. Za chwilę będzie ograniczenia do 40, aby znaleźć ograniczenie do 100, czyli można trochę przyspieszyć. A ten pociąg naprawdę jak na N57 przyspieszenie to ma bardzo dobre. W końcu po coś go zmodernizowali, no. Pierwszy może jeździć 120, aż 10 km więcej. To ma o wiele lepsze przyspieszenie. No hamulców lepszych na pewno nie ma, no ale i tak są bardzo dobre. Oczywiście cały czas jedziemy punktualnie, praktycznie jeszcze dojeżdżamy przed czasem. 5-5-331, przez Bałtyk jest towarowy, przelot jest podany. Pojechaliśmy. Dziękuję. Właśnie przez Bałtyk towarowy, wjeżdżamy na Bałtyk główny, właśnie się na nim zatrzymujemy. Oczekujemy na odjazd. Gotów do odjazdu. Dobrze, już odjeżdżamy. Następny semafor wskazuje sygnał S1 stoi. Może to już jest w tym Bałtyku Muranowie, ja nie wiem. Możliwe, mam bynajmniej taką nadzieję.
że nigdzie po drodze już stać nie będziemy. A się trzeba z czasu być SHP. No raczej już jak będziemy, raczej to już będzie Murano, bo tu już są te. Tam liczę, że się do stacji zbliżamy. To 60. My jako N57 po modernizacji niestety nie możemy jechać szybciej niż 120 km na godzinę. Ładnie tu sobie możemy przeczytać to. Pałmacz 120 km na godzinę w przypadku braku możliwości hamowania elektrodynamicznego MED dopuszczalną prędkość i splatacyjną EZT należy ograniczyć do Pałmacz 110. Jeszcze gdy nie było MED, to i tak prędkość się nie zmieni niż przy normalnym N57, no czyli hamowanie nasze ukochane elektrodynamiczne nam ułatwia dużo rzeczy. Mam nadzieję, że mam tego typu odcinki. 5, 3, 4 gotów do odjazdu. Się podobają i nie będziecie nic mówić na mój mikrofon. Aż naprawdę się staram w nim robić ile mogę. To można udowodnić tymi właśnie odcinkami z symulatora maszyna. 4, 142. Właśnie do Alakowic. Na odbiorze. Za chwilę podam wjazd. Proszę się zgłosić do Alakowic. Proszę. Wjazd podany. Ładnie przyspieszała i zaraniona. Jeśli zwolni, wyjść daj do moc i jedź. No, nie mi tu jeszcze hamujesz. Zmniejszenie do 120 będzie ogólne, no. Prędkość szlakowa 160, no ja mówię, i tak nie mogę jechać więcej niż 120 tym. Elektryczny zespołem trakcyjnym, wiem, już to powtarzam któryś tam raz. Jedna dziecię nagrywa odcinki, no niestety się aż tak o tym nie myśli, ile razy się to powtarza. Idę po nacisk na 120. Znaczy na 119. Prawie to samo.
No jak ładnie się udało wyhamować. Oczywiście cały czas siedziałem punktualnie, akurat... 5, 5, 3, 3, 4, gotów do odjazdu? Nawet co do sekundy. Naprawdę bardzo mi się podoba przyspieszenie w tym. W tym N57 po modernizacji. Oczywiście odcinki na tym kanale będą się pojawiać. Staram się, żeby się pojawiały co 2 dni. Mniej więcej się to utrzymuje według moich starań. Nie, no niestety, no czasami się nie udaje, no ale ile się mogę starać, na ile wszystko pozwalam, to tak robię, żeby były co 2 dni. O godzinie 12. Alakowice do 55334. Będzie wjazd? Podany wjazd na bok. Na bok nam podany. Jakby ktoś nie wiedział, my jedziemy jako 55334. Widać to na tym wyświetlaczu. Właśnie zbliżamy się do stacji. Charakterystyczny dźwięk załączenia się hamulców mi się bardzo podoba w tych pociągach. Naprawdę już się tak można do tego przyzwyczaić i tak czasami jeść już. Już w niektórych momentach to przestaje nawet przeszkadzać. Znaczy i aż takie nie wiadomo, jak bardzo ostre to hamowanie nie powinno być. Przynajmniej się nie wydawało na takie. Może jakbym tam im w rzeczywistości się chciał, to nie mógł bardziej jeszcze mocniej stwierdzić, czy było ostre, czy nie było, ale wydaje się, że nie było. Jak widać, na semaforku świeci się sygnał, że od tego semaforu jazda z prędkością dopuszczalną 100 km. Manewrówka w elektrowni. Można wjeżdżać na stację. Mi się podobają bardzo te samochody, co jeżdżą w tej maszynie. Niedawno to dodali, bardzo fajnie to wygląda. Niedawno, w sumie to nie było aż tak niedawno.
55334 gotów do odjazdu. Jak to wygląda z widoku na monitor? Monitor FN57 nie jest to monitor pokładowy. Monitory pokładowe są zazwyczaj, znaczy komputery pokładowe, no, są zazwyczaj w samolotach i raczej mi się nie wydaje, że tu się tak samo nazywało. No, oczywiście mogli się w tym bardzo mocno mylić. Proszę się urwać. Prędkość na metrą na godzinę na następny temat. Sprawdzuję sygnał. Stój! Tego pomału zaczynamy hamowanie. Widać perony, są jeszcze daleko, to nie ma co. Bałtyk główny do 544-732, co z jazdem? Na jakiś pociąg stoi, jedzie. Przez Bałtyk z towaru. Chyba stoi. No raczej się nie poruszy. Za chwilę podam wjazd. Do Bałtyku Głównego. Przez Bałtyk jest towarowy, przelot jest podany. No nie widać, no na stację końcową. Jechaliśmy punktualnie, no może ten z minutowym opóźnieniem. Się zdarzyło akurat do tej ostatniej stacji dojechać, no ale jak widać, widać było na tych odcinkach. Przez cały czas jechaliśmy przed czasem, no opóźnienie 1 minuty. Więc to jest na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.